Warsztaty z robotyki, botaniki czy przedsiębiorczości. W Krośnie zainaugurowano cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Krośnieńska Akademia Przyszłości to wspólny projekt miasta Krosna i Karpackiej Państwowej Uczelni, którego celem jest popularyzacja nauki. Od wielu miesięcy rozmawialiśmy z władzami miasta Krosna nad taką ofertą zajęć edukacyjnych, przede wszystkim ukierunkowanych na rozwój wiedzy, tak naprawdę stymulację dzieci do zainteresowania się tą ciężką i trudną czasami dziedziną, jaką jest nauka. Bazując też na badaniach związanych po pandemii, jak wygląda poziom kształcenia, chcemy jakby poprzez te zajęcia edukować dodatkowo młodzież, by wróciła do poziomu kształcenia, który był przed pandemią, bo to jest ewidentne, że ten poziom spadł znacząco, a myślę, że tego typu zajęcia będą pobudzały do myślenia, zdobywania wiedzy, poszerzania tej wiedzy, no i rozbudzania zainteresowań również hobbystycznych czasem, bo to też sprzyja poszerzaniu wiedzy. Bezpłatne zajęcia audytoryjne, warsztatowe i laboratoryjne dla uczniów trzecich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzą pracownicy Karpackiej Uczelni Państwowej. Oferta jest dość bogata. Zasada przygotowania tych warsztatów była taka, że dla szkół podstawowych dostosujemy warsztaty do podstawy programowej, nieco jak gdyby ją uatrakcjając, czyli dodając tematy, które są ciekawostkami przy tej podstawie. Czyli tutaj mamy i edukację polonistyczną oczywiście, matematyczną, przyrodniczą, także techniczną, której tak może oficjalnie dużo w klasie trzeciej nie ma, ale też muzyczną, mamy język obcy. W ramach warsztatów z botaniki najmłodsze dzieci uczą się m.in. jak zbudowany jest kwiat. Obserwowaliśmy z mikroskopu stokrotkę i leszczynę. Mogliśmy zobaczyć z bliska je i obejrzeć. Te zajęcia inaczej wyglądają niż w szkole? Bardzo. Nie mamy mikroskopu. Tu jest bardzo fajnie. Można oglądać różne rzeczy pod mikroskopem i bardzo też jestem ciekawy, co będzie dalej, jak będziemy robić coś przy chemii. Zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej to są zawsze najtrudniejsze zajęcia. Trzeba trafić do nich, do ich różnych zainteresowań i różnego poziomu pojmowania świata. Ale myślę, że na początku zaraz mam z górki, dlatego że dysponujemy takim wyposażeniem, z którym dzieci się na co dzień nie spotykają. W związku z tym łatwo jest pokazać im coś, czego na pewno jeszcze nie widzieli. Uczniowie mają także okazję zobaczyć, na czym polega praca technika uzdatniającego wodę. Widzimy, jak wygląda brudna woda i oczyszczamy brudną na czystą. Podobają Ci się te zajęcia? Nie bardzo. Są bardzo ciekawe i ja właśnie lubię takie warsztaty. Zajęcia będą realizowane do czerwca.